Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole od 90 lat produkuje smaczne i zdrowe produkty mleczne. W ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy skup mleka. Dziś kupujemy ponad 1 100 000 dziennie. Zwiększyliśmy także produkcję, a przede wszystkim znacznie zwiększyliśmy w roku ubiegłym i trwa to nadal eksport naszych produktów. I to eksport poza granicę Unii Europejskiej. To jest eksport do Afryki, głównie do Afryki, ale także do państw azjatyckich. Jeśli chodzi o rynek krajowy, to tutaj idziemy za tym nowym trendem, mianowicie coraz większa ilość produktów na rynek krajowy, produktów galanteryjnych, opartych głównie o mleko bez żadnych dodatków, to znaczy bez słodzenia, bez konserwantów, czyste mleko z ekologicznych gospodarstw. Większość mleka spożywczego, czy też tak zwanej galanterii, sprzedajemy w kartonach, ale także jeszcze znaczna część jest mleka sprzedawane i w petach, i w opakowaniu plastikowym. Karton jest bardziej degradowalny niż plastik, a także wygląda estetycznie i mniej szkodzi środowisku. Jeśli chodzi o eksport, to liczymy tutaj na znaczne zwiększenie eksportu, a i tak jesteśmy, co roku poszerzamy eksport o około 15%. I to nie tylko pozwala na rozwój naszej spółdzielni, ale także na zwiększenie hodowli bydła mlecznego i zwiększenie skupu mleka.